Logo kampanii Nasz Klimat. Tytuł: Oszczędzanie energii, korzyści. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem: Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Biały napis na zielonym tle u góry: Oszczędzanie energii to zysk. Pod napisem rysunek dwóch zielonych listków i portfela. Po chwili rysunki znikają. Na ekranie pojawiają się rysunki świecącej żarówki, żarówki LED oraz zegara. Pod żarówkami napis 60 W równa się 63 zł na rok oraz LED równa się 8 zł na rok, to aż 86% mniej. Nad zegarem napis 4 godziny dziennie. Oszczędzanie energii to korzyści nie tylko dla środowiska, ale i Twojego portfela. Sprawdź, ile możesz zyskać. Wymieniając tradycyjne żarówki na LED, oszczędzisz na rachunku za prąd nawet 86%. Świecąca żarówka 60-watowa zużywa energii za 63 zł, a jej odpowiednik LED za 55 zł mniej. Rysunek domu. Jego okna zaciemniają się. Pamiętaj, aby wyłączać światło, gdy wychodzisz z pomieszczenia. Na górze zielony pasek z białym napisem. Skrócenie czasu używania urządzeń o 1 godzinę dziennie. Na ekranie pojawiają się monitor z napisem minus 24 zł na rok, tablet z napisem minus 13 zł na rok oraz telewizor z napisem minus 18 zł na rok. Tak jak urządzenia, z których nie korzystasz. Zobacz, skracając czas używania komputerów i telewizora o godzinę dziennie, za prąd zapłacisz mniej. Po lewej stronie napis sklep AGD. Pod nim rysunek różnych sprzętów domowych oraz napis zakup urządzeń energooszczędnych się opłaca. Po środku rysunek siedmiostopniowej skali energetycznej z literkami od A do G. Po prawej stronie stoi zamyślony mężczyzna. Pamiętaj, że liczy się także klasa energetyczna urządzeń, które pracują u nas w domu. Warto zwracać na nią uwagę już na etapie zakupu. Dwa rysunki zmywarek. Obok zmywarki po lewej stronie napis: praca zmywarki o klasie E równa się 190 zł na rok. Napis obok zmywarki po prawej stronie: praca zmywarki o klasie C równa się 150 zł na rok. Na dole talerz, a nad nim napis: oszczędność 40 zł. Przykładowo, zmywarka o klasie E zużyje rocznie energii za 190 zł, a o klasie C tylko za 150 zł. 40 zł oszczędności będzie można przeznaczyć na przykład na kapsułki do zmywania. Dwa rysunki pralek. Obok pralki po lewej stronie napis: praca pralki o klasie C równa się 90 zł na rok. Napis obok pralki po prawej stronie: praca pralki o klasie A równa się 62 zł na rok. Na dole rysunek prania, które jest rozwieszone na sznurku, i napis: oszczędność 28 zł. A pralka? Sprawdźmy. Urządzenie klasy C zużyje rocznie prądu za 90 zł, a klasy A za 62 zł. 28 zł zostanie w kieszeni. Czysty zysk. Rysunek kuchni. A jak oszczędzać energię używając tych sprzętów, na przykład w kuchni? Stół, na którym stoją dwie filiżanki i czajnik elektryczny, do którego wlewana jest woda. Wskaźnik wody podnosi się do paru kresek. Ilość wody zakreślona jest niebieskim kółkiem. Na górze, na parze wodnej wydobywającej się z czajnika, pojawia się napis: oszczędność 175 zł na rok. Zobaczmy na przykładzie czajnika. Dzięki odpowiedniemu gotowaniu wody możesz zaoszczędzić około 175 zł rocznie. Wystarczy nalać jej do czajnika tylko tyle, ile potrzebujemy. Woda osiągnie temperaturę wrzenia szybciej, a czajnik zużyje mniej energii elektrycznej. Kuchenka, na której stoi duży garnek, który przykryty zostaje pokrywką. Obok napis 30% taniej. Sposób gotowania ma znaczenie. Na przykład gotowanie pod pokrywką pozwala zatrzymać utratę ciepła, przyrządzać potrawy szybciej i oszczędzać energię nawet o 30%. Garnek przelatuje na płytę indukcyjną. Poniżej niej mniejszy garnek. U góry napis: strata 50% energii. Dobór naczynia też ma znaczenie. Stawiając na polu kuchenki większy garnek, tracisz nawet 50% energii. Smutny mężczyzna siedzi na kanapie. Przed nim otwarty laptop i dokumenty. Obok rysunek grzejnika, z którego unoszą się czerwone pofalowane linie. A co z oszczędzaniem ciepła w domu? Przykręć grzejniki, by na widok rachunku za ogrzewanie nie robiło ci się gorąco. Termometr z czerwoną rtęcią. U góry napis 19 stopni Celsjusza.
Obok niego niebieska strzałka, która wskazuje w dół. Ustawiając temperaturę w pomieszczeniach na 19 stopni lub mniej, zaoszczędzisz na ogrzewaniu. Rysunek termometru zmniejsza się. Obok niego pojawiają się dwa plany mieszkań. Jednego o 50 metrach kwadratowych i drugiego o 75 metrach kwadratowych. Pod termometrem ukazuje się pokrętło grzejnika ustawione na poziom 4. Nad nim niebieska zakrzywiona strzałka wskazuje w lewą stronę na napis minus 1 stopień Celsjusza. Pod planem mniejszego mieszkania pojawia się napis minus 109 zł na rok, a pod drugim mieszkaniem minus 152 zł na rok. Ile? To zależy od wielkości mieszkania i tego, o ile zmniejszysz temperaturę. Zobacz, przy zmniejszeniu temperatury o 1 stopień w mieszkaniu mniejszym niż 50 metrów zaoszczędzisz 109 zł. W większym, ponad 75-metrowym, 152 zł. Na ekranie pojawia się drugie pokrętło grzejnika ustawione na poziom 3 oraz strzałka, która wskazuje na napis po lewej stronie. Minus 2 stopnie Celsjusza. Pod mieszkaniami ukazują się kolejne napisy. Odpowiednio od lewej. Minus 218 zł na rok oraz minus 305 zł na rok. Gdy zmniejszysz temperaturę o 2 stopnie, oszczędności będą jeszcze większe. Zielone koło po lewej stronie. W jego środku mężczyzna, który przyciska obramowanie drzwi. Po prawej stronie ekranu rysunek domu i wychodząca od niego czerwona strzałka, która prowadzi do koła. Drzwi i okna domu zostają obrysowane. Pod domem napis oszczędność od 3 do 15% ciepła. Warto naprawić i uszczelnić stolarkę okienną i drzwiową. To pozwoli oszczędzić od 3 do 15% energii cieplnej potrzebnej do ogrzania pomieszczeń. W kole pojawia się budowlaniec, który ociepla dom. Dach, ściany i drzwi domu pogrubiają się. Z domu wychodzi czerwona strzałka, która wskazuje na licznik. Pod domem napis koszty ogrzewania 85% oraz niebieska strzałka, która wskazuje w dół. Odpowiednie docieplenie ścian, dachu oraz wymiana okien, drzwi wejściowych i garażowych połączone z wymianą źródeł ciepła pozwala zmniejszyć koszty ogrzewania nawet do około 85%. Plansza. Logo. Nasz klimat. Obok napis. Klimat tworzą ludzie. Na dole logo Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Logo z napisem sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Skorzystaj z naszych wskazówek, wprowadź zmiany w swoim domu, a zyskasz i ty, i środowisko.